Ukończono te prace, one nie zostały one poprawnie odebrane i chwilę później wykoleił się tam tramwaj, który unieruchomił to miejsce na praktycznie do popołudnia. Twórcy priorytetu dla tramwajów z Warszawy mówią, w Łodzi naprawdę da się przyspieszyć tramwaje o 20-25%, a miasto cały czas jest oporne. Czy wyobrażacie sobie Państwo, że w 700-tysięcznym mieście, jednym z największych w Polsce i w sumie w Europie, jakby na to nie spojrzeć, pewnego pięknego poranka tramwaje w ogóle nie wyjechały na miasto? To się stało w Łodzi. Cześć, z tej strony Agata Kępa. Witam bardzo serdecznie Was wszystkich na kanale lub bezpośrednio. Dzisiaj moim gościem już po raz drugi jest Kosma Nykiel. Będziemy kontynuować rozmowę o Łodzi. Tym razem będziemy się po niej przemieszczać komunikacją miejską, komunikacją zbiorową. A jeśli chcecie się dowiedzieć, jak wygląda Łódź Obywatelska, no to serdecznie Was zapraszam do pierwszej rozmowy, którą przeprowadziłam z Kosmą. Tutaj do niej gdzieś wrzucę link. Rozmawialiśmy o organizacjach pozarządowych, o partycypacji mieszkańców, mieszkanek, no i trochę o tym, jak to się wszystko zmieniało za czasów rządów obecnej prezydent Łodzi. Także serdecznie zapraszam, no a dzisiaj witam Was na kanale lub bezpośrednio i już zmykajcie do słuchania o Łodzi i komunikacji zbiorowej w województwie łódzkim. Komunikacja zbiorowa ma nie tylko tak naprawdę problemy wewnętrzne, jak myślimy o komunikację stricte łódzką, ale też tak naprawdę cała komunikacja zbiorowa dojeżdżająca z innych miast do Łodzi. Chociaż głównie organizacje pozarządowe skupiają się na tej właśnie komunikacji miejskiej. Jakiś czas temu, teraz to już tak naprawdę kilka tygodni, jak nie kilka miesięcy temu, był zorganizowany nawet symboliczny pogrzeb łódzkiej komunikacji. W ciągu ostatniego czasu powstały, z tego co wiem, dwie inicjatywy uchwałodawcze w sprawie obniżenia cen biletów, bo ta cena biletów wzrosła i to kilkukrotnie w przeciągu lekko ponad roku. No i w tym momencie łódzka komunikacja miejska jest chyba najdroższą spośród miast wojewódzkich w Polsce. Jak właśnie wygląda ta sytuacja komunikacji miejskiej w Łodzi? Kiedy mówi się o upadku komunikacji zbiorowej, często pojawia się taki termin spirala śmierci. On jest taki dość dramatyczny, natomiast to bardzo dobrze oddaje to, co się dzieje w Łodzi od, myślę, że ponad 10 lat. Czyli najpierw są cięcia. Cięcia z różnych przyczyn. Brak konkurencji, jakby brak pasażerów, brak kierujących. Braki budżetowe, no i to prowadzi do spadku pasażerów, którzy przesiadają się zwykle do samochodów, czy czasami na rowery albo na inne środki transportu. No i potem, jako że spada liczba pasażerów, no to co? Tnie się dalej i to koło cały czas się kręci. Niestety przykład tego mamy w Łodzi, gdzie tych cięć naprawdę od wielu lat jest sporo. Mamy jedne z najdroższych biletów w Polsce. Jest to po prostu absurdalne, kiedy ja jadę do Warszawy i z przyjemnością tam kasuję bilet za 20 minut, bo to kosztuje tylko 3,40, a w Łodzi jest to 4,40. I w przeciwieństwie Tak. do Myślę, Łodzi, że ta Warszawa ma przyjemność. priorytet dla tramwajów. My, kiedy instalowany był w Łodzi około 2000, żebym nie skłamał, 15 OSSR, czyli taki system sterowania ruchem w mieście. Już nie pamiętam, kto z miejskich urzędników, czy nawet to nie była Hanna Zdanowska, wspomniano, że będzie priorytet dla wszystkich. Myślę, że ten priorytet dla wszystkich w planowaniu transportu jest dość osobliwym terminem, bo nie da się zrobić priorytetu dla wszystkich. Priorytet dla wszystkich znaczy tak naprawdę priorytet dla nikogo, a tak naprawdę to jest priorytet mimo wszystko dla samochodów, bo jednak ta podróż samochodem często jest najwygodniejsza, najszybsza po prostu z różnych względów. Także te takie subiektywne odczucia tego, jak niedobrze funkcjonuje transport zbiorowy w Łodzi, potwierdzone na przykład są przez taki ranking, który wylicza portal Puls Gdańska.
Jest to portal gdański, ale on wylicza średnią prędkość tramwaju w szczycie i poza szczytem dla wszystkich miast w Polsce, w których są tramwaje. No i w najnowszym rankingu Łódź zajmuje zaszczytne drugie miejsce od końca w tym rankingu. I oczywiście zawsze jest bardzo dużo wymówek, że mamy duży odsetek torowisk w ulicy. Faktycznie trochę ich jest, ale z drugiej strony rzekomo są w dużej mierze to odcinki z zakazem ruchu przelotowego, więc w sumie gdyby egzekwować istniejące przepisy, a tego się w Łodzi nie robi, to te tramwaje by mogły pojechać szybciej. Albo że jest to gęsta sieć przystanków. Porównując to z innymi miastami, nie do końca. Albo że stare tory. Ale z drugiej strony wszystkie te odcinki, które są w słabym stanie, już zostały wyłączone z użytku. Więc w sumie nawet jakiś odcinek nie jest wyremontowany, to po prostu tramwaje po nim nie jeżdżą, więc to nie spowalnia tej średniej. A z drugiej strony tramwaje po trasie WZ, czyli ta takiej głównej przelotowej trasie, która została wyremontowana dobrych kilka lat temu, jest naprawdę w dobrym stanie. One, pomimo że jest to trasa w całości z wydzielonym torowiskiem, ze zmodernizowanym systemem sterowania ruchem, to jest to może 40 któraś najszybsza linia tramwajowa w Polsce. Więc jest to bardzo żenujący wynik. I właśnie myślę, że ten taki brak odwagi ze strony władz miasta powoduje to, że jesteśmy w takim komunikacyjnym limbie, bo z jednej strony ta komunikacja zbiorowa jest skrajnie nieatrakcyjna. Do tego, jak powolna ona jest i że jeździć coraz częściej jest jeszcze droższa, dokłada się to, że fatalnie koordynowane są remonty w Łodzi. Ja mieszkam na Bałutach i Bałuty praktycznie są odcięte od reszty miasta. Te inwestycje zostały tak skoordynowane, że w sumie zamiast utrzymywać jakąś przejezdność, to są kompletnie odcięte no, takie ulice jak Zielona, jak Legionów, jak Franciszkańska, jak Nowomiejska i Zgierska, więc cały czas, pomimo że otwarto fragmenty zamknięte, to cały czas tych torowisk niefunkcjonujących jest bardzo dużo i nie ma pewności przy obecnym stanie zaawansowania prac, że do końca tego roku to się faktycznie uda skończyć, więc prawdopodobnie zostaniemy z tym na jeszcze dłużej. A tak jak mówiłem, to wcale nie jest koniec remontu w Łodzi. Także to skoordynowanie i bardzo niskiej jakości komunikacja zastępcza, gdzie nie wyznacza się nawet buspasów, po to, aby ona była choć troszkę bardziej konkurencyjna i żeby się szybciej dało przejechać. No a nie ma co ukrywać, że jeden autobus potrafi przewieźć więcej ludzi niż cały sznur samochodów, w których siedzi średnio 1,3 osoby, prawda? Więc to, co proponowaliśmy w naszym projekcie Komunikacja na 100%, to jest to, aby część tej straty z tańszych biletów zrekompensować po prostu niższymi kosztami operacyjnymi i nie w postaci cięć, ale w postaci przyspieszenia ruchu tramwajów. Gdyby nadać, czy częściowy, czy całkowity, to oczywiście zależy od skrzyżowania priorytet dla tramwaju. W wielu miejscach ten czas można skrócić o 15 albo nawet o 20%. A to pozwoli na zaoszczędzenie z jednej strony po prostu brygad, czyli będziemy wydawać mniej na sam ruch tego tramwaju, bo jednak prawda, każda minuta w ruchu, każde w ogóle ruszenie się tramwaju ze świateł, to jest zużycie prądu, a ten prąd, jak wszyscy wiemy, tani nie jest. Więc nawet po prostu w ten sposób można zaoszczędzić całkiem sporo pieniędzy i przy okazji poprawić tą konkurencyjność, czyli jeśli tramwaj z jednej krańcówki na drugą, w Łodzi na pędle się mówi krańcówka, to jest też taka naleciałość Jasne. barowa, jeśli tutaj słuchacze nie zrozumieli. Można przejechać w 45 minut zamiast w godzinę, to jest już naprawdę całkiem spore przyspieszenie. Problem w tym, że miasto kompletnie nie podjęło tematu i nie podejmuje, mimo że bardzo wiele środowisk mówi o tym, że da się to zrobić. Twórcy priorytetu dla tramwajów z Warszawy mówią:
W Łodzi naprawdę da się przyspieszyć tramwaje o 20-25%, a miasto cały czas jest oporne. Ja przyznam, że rozmawiałem z wieloma urzędnikami, nawet nie ze samego ZDIT-u, ale z Urzędu Miasta, i którzy sami się zastanawiają właściwie, gdzie leży problem, dlaczego tego nie można zrobić. A mimo wszystko miasto jeździ, na przykład przedstawiciele ZDIT-u, Zarządu Dróg i Transportu, jeżdżą do Warszawy i widzą, jak tam tworzony jest priorytet dla tramwajów. Łódź w sumie zmaga się z korkami takim dość dziwnym, taką dziwną, nietypową siatką ulic. Natomiast jeśli w Warszawie na naprawdę dużych skrzyżowaniach, wielopasmowych dróg, wspólnie da się stworzyć ten priorytet dla tramwaju, to tym bardziej w Łodzi, gdzie naprawdę tych skrzyżowań aż tak wielkich jak w Warszawie nie ma tyle. Więc tutaj jest jedna z rzeczy, która zastanawia bardzo wielu społeczników i osób w ogóle zaangażowanych w takie sprawy transportowe. I to pokazuje, że można w jakiś sposób obniżyć te ceny biletów, w ogóle ten koszt, prawda, funkcjonowania komunikacji miejskiej, nie poprzez cięcia, ale poprzez taką wewnętrzną optymalizację, która przełoży się na poprawę konkurencyjności, a przez to, miejmy nadzieję, na więcej pasażerów. Bo ludzie też wiedzą, że jeśli dojadą szybciej tramwajem i komfortowo, to wybiorą tramwaj, prawda? Bo jeszcze trzeba gdzieś w centrum zaparkować, się krąży, żeby znaleźć miejsce, stoi się w korkach. A ten tramwaj w większości, który i tak jeździ w Łodzi po wydzielonych torowiskach, często jedzie szybciej. I to bardzo dobrze widać teraz, gdzie stoimy u progu takiego trochę, nie chcę tego nazwać Armagedonem, ale w sumie to jest coś, co można porównać do tego, co się będzie działo w Warszawie. W Warszawie niebawem zamknięte zostaną Aleje Jerozolimskie. U nas w Łodzi zamknięty zostanie przejazd przez Aleję Kościuszki, czyli również taką w sumie główną arterię północ-południe w centrum Łodzi, gdyż będzie budowany przystanek tunelu średnicowego, który w tym momencie jest drążony przez PKP. Jak to się tutaj modnie mówi w Łodzi, łódzkiego minimetra. I przejazd praktycznie tą taką przelotową trasą przez centrum, w sumie wylot na całą północ Łodzi, zostanie zablokowany. Na szczęście zostanie cały czas umożliwiony przejazd tramwajów. W innym wypadku centrum Łodzi już zostało kompletnie sparaliżowane. I tutaj jest bardzo dobra szansa, żeby zachęcić łodzian do wykorzystania tramwaju. Skoro chociaż tramwajem się będzie jechało dość komfortowo i szybko przez ten rok, to może faktycznie jakby samą jakością zachęcić łodzian, żeby potem już z tego tramwaju częściej korzystali. Niestety na tym ciągu właśnie Kościuszki Zachodnia Zgierska nie jest to bardzo łatwe. Jest w sumie taki główny ciąg północ-południe, który potem się rozwidla na różne osiedla. Dlaczego zorganizowaliśmy wspomniany przez ciebie pogrzeb komunikacji miejskiej? To są te rzeczy, które się nawarstwiały, o których wspominałem, ale były też dwa wydarzenia w ciągu jednego tygodnia, które sparaliżowały Łódź. Czy wyobrażacie sobie Państwo, że w 700-tysięcznym mieście, jednym z największych w Polsce i w sumie w Europie, jakby na to nie spojrzeć, pewnego pięknego poranka tramwaje w ogóle nie wyjechały na miasto? To się stało w Łodzi, z tego względu, że jednego dnia też przez złe planowanie inwestycji, jakby nie było, wszystkie tramwaje zostały przeniesione na jedną zajezdnię. Nie zrobiono tego, co robiono na przykład wcześniej, czyli część tramwajów kiedyś nocowała na krańcówkach, tak by była taka rezerwa na wypadek awarii. Ja pamiętam, do jednego z łódzkich mediów wypowiadałem się w sobotę, że kto wie, czy po prostu pewnego dnia po prostu będzie jakaś awaria i żaden tramwaj nie wyjedzie na miasto. Nie musiałem długo czekać. Ja mówiłem to w sobotę, w czwartek tramwaje nie wyjechały. Cały poranek miasto było sparaliżowane z tego względu, że ktoś zmarł na torach na wyjeździe z zajezdni telefoniczna, no a policja i prokuratura po prostu musiały dokonać swoich czynności. Tramwaje w pełni wyjechały około godziny 9, ale 9 to już jest po szczycie porannym, więc nawet nie chcę wiedzieć, ilu łodzian nie dojechało na czas do pracy.
Nie było też rezerw autobusowych, z tego względu, że wszystko, ze względu na skalę wyłączeń sieci tramwajowej, bardzo dużo pojazdów komunikacji miejskiej duża część połączeń musi być obsługiwana przez autobusy. Z tych autobusów po prostu już nie było i tak uciec na skraju wyczerpania, jeśli chodzi o komunikację autobusową. Więc trzeba było zabierać brygady po prostu z różnych linii autobusowych, więc często łodzianie musieli się jeszcze zmagać z autobusami widm od tego dnia. To był kompletny Armagedon. Parę dni później, w poniedziałek, po tym czwartku, tramwaje praktycznie przez cały dzień nie jeździły na Bałty. Była budowana właśnie w ramach jednej z inwestycji. Taka przekładka... Trzeba było zwęzić właśnie tą główną magistralę do jednego toru na fragmencie, by wyremontować to skrzyżowanie, również dla tramwajów. Wykonawca miał na to cały weekend. Niestety prace nie zostały zakończone na czas. Zostały one opóźnione, się opóźniły do poniedziałku rano, po czym, kiedy ukończono te prace, one nie zostały... Nie zostały one poprawnie odebrane i chwilę później wykoleił się tam tramwaj, który unieruchomił to miejsce na praktycznie do popołudnia, do praktycznie po popołudniowym szczycie dopiero wróciły tramwaje. Więc największa trasa, jedna z dwóch największych tras tramwajowych w Łodzi została kompletnie sparaliżowana. Cała północna część miasta i znaczna część śródmieścia zostały odcięte od tramwajów. I to były takie dwa wydarzenia, które nawet ja zauważyłem, że przelały czarę goryczy wśród łodzian. I też na bazie tego zorganizowaliśmy ten symboliczny pogrzeb, który zgromadził całkiem sporo osób. Przygotowaliśmy takie nekrologii dla różnych zawieszonych tras, krańcówek, przystanków, linii. Ludzie również mogli się podzielić swoimi doświadczeniami. Przyjechała nawet niedowidząca pani ze Zgierza, która jest przedmieściem Łodzi, żeby się podzielić właśnie swoimi doświadczeniami, jak trudno w sumie jej się poruszać tramwajem i woli się poruszać łódzką koleją aglomeracyjną, bo jest po prostu pewniejsza i szybsza. Więc mimo, że nie dojeżdża ona, prawda, wszędzie w mieście. Więc no oczywiście, tak jak wspominałem, inicjatywa przez radnych została uznana za polityczną, także natomiast była ona relacjonowana przez wszystkie media w Łodzi, oczywiście te niezależne, bo gazetka Łódź.pl nie wspomniała ani słowa o tym wydarzeniu. I od tego ja myślę, że właśnie to jest taki przykład wydarzenia, które musi być dosyć wyraziste, żeby jeszcze bardziej zwrócić uwagę na pewne problemy, które się dzieją w mieście. Więc i te same zatrzymania, i ten pogrzeb to jakby tak dopełniły tego wszystkiego. I mamy nadzieję, że jakoś się to zmieni w najbliższych latach. Nie wygląda na to. Myślę, że ten priorytet dla tramwajów tak naprawdę powinien być pierwszym etapem. Natomiast wprowadzanie tego po prostu nie idzie. Przerażająca jest w takim razie ta łódzka komunikacja miejska. Dwie takie główne rzeczy, które mi utkwiły teraz w pamięci. To pierwsze to, że można by było przyspieszyć o 20% tak naprawdę łódzkie tramwaje. Jako osoba, która na co dzień porusza się głównie komunikacją miejską, to te 20% to dla mnie to jest niesamowicie dużo tak naprawdę. Przecież to jest ogrom czasu, który też myślę, że dla wielu osób by stanowić właśnie powód, dla którego warto się przesiąść na komunikację miejską, bo problemem też często jest to, że ona jest wolniejsza niż samochód. No a druga rzecz to ten paraliż łódzkiej komunikacji, który dwukrotnie jakby się odbył w ciągu niecałego tygodnia. Nie wyobrażam sobie, żeby w Krakowie kiedyś stanęły wszystkie tramwaje, bo to naprawdę by musiało spowodować gigantyczny paraliż miasta i mam wrażenie, że spora część właśnie mieszkańców, mieszkanek by nie trafiła do pracy tego dnia, na pewno nie na czas, bo to jednak jest też jeden z głównych sposobów poruszania się po mieście.
Nie dziwię się też w takim razie, że mieszkańcy, czy to jakby sami, czy poprzez różne organizacje pozarządowe, o których też tutaj tyle rozmawialiśmy, buntują się przeciwko temu, jak wygląda polityka miejska, jak wygląda komunikacja zbiorowa i że wszystko się skończyło właśnie pogrzebem łódzkiej komunikacji miejskiej. Tak, to jest. Myślę, że co w sumie boli, to to, że w sumie tematu nie podjęły trochę media ogólnopolskie, poza w sumie radiem RMF. Natomiast myślę, że jakby w takiej sanacji tej sytuacji, którą mamy w Łodzi i w ogóle w wielu innych miastach w Polsce. Ja jestem wielkim przeciwnikiem warszawocentryzmu i mówię to oczywiście, może nie będę brzmiał bardzo obiektywnie jako łodzianin, ale myślę, że jednak większość populacji Polski nie mieszka w Warszawie i więcej uwagi powinno się poświęcać po prostu sprawom innych miast, które również są istotne. Aglomeracja to cały czas jest milion ponad mieszkańców. Wrocław i aglomeracja to również jest ponad milion. Kraków i aglomeracja, Trójmiasto są kolejne miliony. Już nie mówiąc o Śląsku, prawda, który jest jeszcze większą aglomeracją. Także tutaj myślę, że jakby w poprawie w ogóle takich standardów demokratycznych na poziomie samorządowym bardzo pomogłoby większe zaangażowanie mediów w regionach, a nie tylko skupianie się na rzeczach ogólnopolskich, bo też z czego wynika ta taka dość duża buta samorządów, to z tego, że media lokalne są dość słabe. I kiedy rządowi centralnemu, instytucjom centralnym dziennikarze non-stop patrzą na ręce, to jednak jeśli chodzi o samorządy, to bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś tak naprawdę porządnie patrzył na to, co tam się dzieje. A jeśli nie ma tych oczu, no to ręce mogą robić, co chcą. Więc, a w Łodzi to jest jeszcze bardziej widoczne, bo Łódź jest ostatnim z największych miast w Polsce, które nie posiada publicznego rejestru umów. Mamy rok 2023, a w Łodzi cały czas nie można zobaczyć, jakie umowy i z kim i za ile zawiera Urząd Miasta. To jest absurdalne. I oczywiście skończy się to w przyszłym roku, kiedy ten centralny rejestr umów zostanie wprowadzony. No natomiast nie będzie on retrospektywny, więc nadal nie będziemy mogli zobaczyć tego, co się działo przez ostatnie 10, 15, 20 lat, pomimo tego, że Urząd Miasta sam swój rejestr umów prowadzi, ale go nikomu nie chce udostępnić. To jest kolejną patologią, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę to powinien być jawny dostęp do informacji publicznej. Wspomniałeś tutaj o tym warszawocentryzmie. Na pewno jeszcze będę poruszała ten temat na kanale w kwestii właśnie potrzeby deglomeracji, decentralizacji, bo sama mieszkam w drugim największym mieście w Polsce w tym momencie, czyli w Krakowie. I często rozmawiam ze znajomymi, którzy są tutaj, jakby jesteśmy w podobnym wieku i się zastanawiamy, czy tak naprawdę Warszawa, jeśli chcemy rozwijać swoje kariery, jest przyszłością dla nas wszystkich, no bo bardzo wiele instytucji, kultury i tak dalej jednak się mieści w Warszawie i czy to się będzie musiało tak skończyć, no to swego rodzaju jest patologiczne, biorąc pod uwagę, że nie jesteśmy w tym momencie z małych miejscowości, a i tak jednak czujemy to ciśnienie, że właśnie wszystko musi odbywać się w Warszawie. No, jeśli chodzi o Łódź, ja tylko dodam, że ta taka rywalizacja nierówna bardzo między Łodzią i Warszawą trwa od wielu, wielu lat i jakby Kraków był, prawda, w innym zaborze, więc rywalizował Tak. może z Wiedniem, z Pragą, z Lwowem, a my mieliśmy zawsze tą Warszawę jakoś obok i ona nam zawsze podkradała trochę tych naszych najlepszych ludzi. Także u nas ta rywalizacja i taka trochę niechęć jest dość spora. I dodam jeszcze, że nawet jeśli byśmy byli z małych miast, nadal uważam, że małe miasta również powinny mieć możliwości rozwoju. I trochę z zazdrością patrzę, no chociażby na mniejsze miasta w Czechach czy w Niemczech, które naprawdę wydaje mi się, że rozwijają się dużo lepiej, niż ich odpowiedniki w Polsce. Więc tutaj jest naprawdę sporo do zmiany i takiej debaty po prostu, jak to zrobić. O tym na pewno jeszcze tutaj będę rozmawiała. Myślę, że zresztą nie tylko ja, bo ta debata się już po części kończy.
A Tobie za tą pierwszą część rozmowy o Łodzi bardzo dziękuję, bo jeszcze będziemy wracać do tego tematu. Ze mną na kanale lub bezpośrednio był Kos Manykiel. Dziękuję, dziękuję Państwu.